czym jeździć, więc będzie dobrze. Polska prezydencja już zmotoryzowana. Komary gotowe do letniego natarcia. W tym roku są wyjątkowo żarłoczne. I na koniec rajd po ulicach Istambułu z policjantem w masce. To jest także kolejny krok integracji Ukrainy z Europą Zachodnią. Co się przybije? To był Jakub Stefaniak, który jest w Kijowie i śledzi przygotowania Ukrainy. No cóż, i oni, i my mamy swoje problemy. Każdy nieco inny. Z drugiej strony nie możemy specjalnie narzekać. Środek dnia w stolicy Turcji. Na nagraniach miejskiego monitoringu widać pirata drogowego pędzącego przez najważniejsze arterie miasta. Jego maski trzyma się policjant z drogówki. Stróż prawa chciał zatrzymać pijanego kierowcę do kontroli drogowej. Ten nieskutecznie próbował go przejechać. Policjant trzymał się maski przez 3 kilometry. W końcu zrezygnowany pirat drogowy poddał się. Dzielny stróż wyszedł z przygody bez szwanku. Gorzej jest z drogami. Te właśnie drogi sprawdzają dzisiaj nasi reporterzy. Michał Giersz wybrał się z Warszawy drogą samochodową, swoim prywatnym autem. No dowiedzmy się, gdzie w tej chwili jest i jak wygląda trasa głównie A2 do Poznania. Michale? Mamy jakiś kłopot techniczny z połączeniem z Michałem Gierszem. No to sprawdźmy wobec tego, jak wygląda trasa kolejowa do Gdańska z Warszawy. Pociągiem wybierał się Łukasz Kowalski. Ostatnio utknął z powodu awarii hamulców gdzieś w okolicach Kutna. Łukasz, udało się naprawić hamulce, ruszyłeś? Jakie masz opóźnienie? Jakiś prawdziwy pech, szanowni państwo.